Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się bardzo lubianą przez was serią filmów, serią tutoriali dotyczącą edycji kolorystycznej zdjęcia. Zrobimy to wszystko w Lightroomie i oczywiście zapiszemy jako reset. Zapraszam. Głębokie brązy to będzie temat przewodni dzisiejszego kursu. Zobaczycie, jak w prosty sposób w Lightroomie zrobić właśnie głębokie brązy. Będzie to skierowane dla praktycznie wszystkich, którzy robią zdjęcia portretowe, zdjęcia osób. Także jest bardzo fajnie to wychodzi, jeżeli robimy zdjęcia urbanistyczne. Zresztą zobaczycie. Na przykładach, jak można właśnie wykorzystać tą zmianę kolorystyki. Jest bardzo fajna i bardzo przyjemna w odbiorze. Jeżeli interesują Cię inne zagadnienia dotyczące zmiany kolorystyki zdjęć, to tutaj pojawi się cała lista, bo jest bardzo dużo właśnie filmów, które pokazują, jak zrobić kolorystykę zdjęcia. Jednocześnie nie są to tylko filmy w Lightroomie, ale także w Photoshopie. Dlatego zachęcam do przejrzenia całej tej listy, a na pewno znajdziesz coś dla siebie. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to zapraszam do subskrypcji, wciśnięcia dzwoneczka i będziesz powiadamiany o wszystkich moich nowych nagraniach, nowych filmach, nowych tutorialach. Dodatkowo jeszcze powiem, że. Na samym końcu oczywiście pokażę jak z tego wszystkiego stworzyć preset i używać go na każdym zdjęciu, które będziecie chcieli przerobić właśnie na taki głęboki brąz. Zapraszam zatem do Lightrooma i ćwiczymy głębokie brązy. Jeśli podobają ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystać z dodatkowych bonusów. Jeśli już otworzyliśmy naszego Lightrooma, pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to oczywiście jest sekcja Basic, w której będziemy początkowo edytować nasze zdjęcie. Tutaj temperaturę delikatnie zwiększymy na około plus 10, a tintę na 7. Da to nam, jak Zobaczycie taki delikatny, takie delikatne muśnięcie ciepłego koloru i tylko wystarczy właśnie te dwa suwaczki zmienić i całkowicie zmieniamy odbiór zdjęcia z zielonego, zimnego, tak jak teraz widzicie, na takie cieplutkie, żółciutkie, można powiedzieć, przed wschodzącym słońcem lub tak już nawet, oj, zachodzącym, przepraszam, lub tak już, no już, dosyć mocno zachodzącym. Tutaj, w kwestii suwaczków, byśmy mogli troszeczkę więcej pokombinować, ale to nie na ten tutorial jest sprawa. Dlatego przejdziemy dalej. Highlighty. Nasze światła ujmiemy dosyć mocno, myślę, że nawet do minus 83. Cienie. Natomiast zwiększymy także dosyć sporo, ale już nie tak mocno, do około 30. Natomiast czernie do też jakichś 30, i już zobaczcie, przed i po mamy już bardzo fajnie poprawione samo zdjęcie. Oczywiście, trzeba jeszcze się pobawić tutaj tymi dolnymi suwaczkami, gdzie Clarity zwiększymy do około 24, Vibrance delikatnie na jakieś 13-14 i saturacji ujmiemy. Na mniej więcej 7. I to by był koniec, jeżeli chodzi o sekcję BASIC. Zamkniemy ją i przejdziemy dalej do Hue, Saturation Light. Będąc na sekcji Hue, czerwony pozostawiamy nietknięty. Natomiast orange damy minus 9. Następny kolor będzie minus 53 na żółtym i zielony minus. 100. Resztę kolorów pozostawiamy na zerze, przechodzimy do sekcji saturacji, czyli nasycenia, i tutaj zaczniemy od czerwonego, którego dorzucimy na 34. Zobaczcie, jakie są już zmiany w kolorze. Orange na 13, następnie mamy żółty, i tu ujmiemy, i to dosyć sporo na minus 38. Natomiast zielony, tak samo jak było wcześniej minus 100 i akwa także minus 100. W tej chwili dostaliśmy brązowo właściwie stonowane tylko brązy, a reszta jest, można powiedzieć, szarość czarno-białe, szaro-białe. Szaro to w zależności już tutaj od kolorystyki zdjęcia. Możecie uzyskać, albo takie jak na zdjęciu czarno-białym, głębokie czernie i, i biele, albo tak jak ja tutaj, taką taki odcień, takiej delikatnej szarości. Także tutaj to jest kwestia samego zdjęcia. I przechodzimy jeszcze do sekcji Luminance i tutaj jedynie Orange dodamy na 15. I to jest wszystko. Przed i po samym Hue Saturation Light zamykamy tą sekcję, zapominamy, nie wracamy do niej. Teraz przejdziemy do Color Gradingu i tutaj wybierzemy światła. W światłach hue damy na 105, natomiast saturację na 10. Następnym krokiem będzie wybranie tutaj z trzech naszych opcji, bo mamy, jak już powiedziałem, wcześniej światła, mamy tony średnie i cienie. I teraz będziemy robić na cieniach i tutaj hue na maksa, czyli na 360 i Saturację, jak było wcześniej na 10. Jak zobaczycie, mamy już to wszystko ładnie zrobione i nie zależy nam dalej na niczym więcej. Zamykamy sekcję kolor gradingu. Ostatnią rzeczą jest właściwie, no, może ostatnią jest przejście do kalibracji. I tutaj mamy kalibrację koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jeżeli chodzi o czerwony, to hue dajemy na 4. Natomiast Saturacja na minus 7. W zielonym Hue ujmiemy na minus 47 saturację, zostawiamy. I w niebieskim Hue ujmujemy na minus 21 saturację, zostawiamy. I zobaczcie, co nam się tutaj właśnie teraz stało. No, niesamowity efekt. Jeszcze, jakbyśmy chcieli popracować trochę nad tym zdjęciem, to możemy wybrać efekty i dać lekką winietkę i mamy po prostu miód i jeśli byśmy chcieli zapisać to jako preset to przechodzimy tutaj lewej, do lewej strony do presetów jak widzicie jest plusik klikamy na plusik create preset od razu nam wyskakuje jakie elementy zmieniliśmy w naszym zdjęciu nazywamy ten preset ja już Zrobiłem, więc nie będę dublował, w jakiej grupie, czyli w jakim katalogu chcemy, aby się znalazł. Robimy Create i mamy nasz preset. I teraz, jeśli na przykład wybiorę jakieś inne zdjęcie i wykorzystam nasz preset, proszę bardzo, zdjęcie przed i zdjęcie po. No naprawdę efekciki są bardzo ciekawe. Weźmiemy następne zdjęcie. Ciach. Zdjęcie przed, zdjęcie po. Tutaj mamy jakieś jeszcze jedno. Ciach, zdjęcie przed i zdjęcie po. Naprawdę efekt jest niesamowity. Tutaj mamy coś podobnego, i jakbyśmy to zrobili, to jeszcze jak widzicie z takiego zimnego zdjęcia, bo ono już było przerabiane, możemy stworzyć ten nasz delikatny. Kawowy głęboki brąz. Temat na czasie, więc mam nadzieję, że przyda Wam się właśnie dawka tej wiedzy, która doprowadziła do zmiany zwykłego zdjęcia w ciekawe, kolorystycznie i wybijające się ze wszystkich właśnie głębokie brązy. Dziękuję za obejrzenie. Oczywiście łapka w górę, jak film się podobał. I zapraszam na moje wcześniejsze filmy. Jak już wspomniałem, jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o zmianę kolorystyki zdjęcia. Nie przedłużając, zachęcam do wciśnięcia dzwoneczka i będziecie powiadomieni, że w następny poniedziałek także wyjdzie mój film. Także wciśnijcie dzwoneczek, oczywiście, jeżeli jeszcze nie wcisnęliście subskrypcji, to także wciśnijcie subskrypcję. Pozdrawiam zatem i do następnego poniedziałku, cześć!